Cześć, to Ernest. W tym filmiku przekażę wam informację o powrocie starcia siłaczy i jak możecie wygrać aż 50 tysięcy fałdolców. Raz na jakiś czas Epic Games organizuje dla graczy tak zwane starcie siłaczy, tryby okresowe, podczas których walczy się o jak najlepsze wyniki, które po zagraniu odpowiedniej ilości meczy podsumowują się i ustalają nasze miejsce w tabeli. Epic Games z radością przedstawia społeczności graczy kolejną okazję do zaciekłej rywalizacji. Dzisiaj, o 16 w Polsce, rozpocznie się kolejna edycja Starcie Siłaczy. Tym razem, po zagraniu już 25 meczy, zostaniemy podsumowani z naszych osiągnięć w trybie okresowym Starcie Siłaczy. Co ciekawe jednak, tym razem do wzięcia udziału mamy czas tylko do 30 lipca. Czyli 3 dni i szansa na ogromną sumę fałdolców przypadnie. A do wygrania za pierwsze miejsce jest aż 50 tysięcy fałdolców. A aż 25 tysięcy fałdolców od 2 do 4 miejsca, 13,5 tysiąca fałdolców od 5 do 50 miejsca i 7,5 tysiąca fałdolców od 51 do 100 miejsca. Jest o co walczyć. Pamiętajcie też, że poszczególne regiony świata teraz mają własne rankingi, więc nie będziecie wspinać się po drabince ze wszystkimi graczami i prosami świata. Do tego, jak możemy wyczytać z posta Epic, gracze, którzy osiągną najlepsze wyniki w stole starciu siłaczy, mogą otrzymać zaproszenie do przyszłych potyczek letnich, jeśli będą spełniać odpowiednie wymagania. Letnie potyczki to jeszcze inne turnieje także organizowane przez Epic Games. Warunki wzięcia udziału, wymagania, zasady punktowania i tym podobne znajdziecie pod linkiem w opisie. Nie zapomnijcie też rozgrzać się przed próbą podbicia rankingu w trybie plac zabaw, czy to samemu, czy z przyjaciółmi. I to tyle. Życzę wam powodzenia, dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.